młody koniecznie. Także Anna Ciarkowska. Chcesz ze mną chodzić? Chcesz ze mną chodzić? Usłyszałam to pytanie i zdziwiłam się, że nie było skierowane do mnie. Przez moment zapomniałam, że takie pytania zadaje się trampkom, balerinom, szkolnym tenisówkom, a ja jestem już w wieku czułenek i espadryli, więc od kilku lat nikt mi go nie zadał. Chyba że jednorazowo idziesz albo pójdziesz, nie zaś w formie ciągłej, biegnącej kilometrami bezcelowego włóczęgostwa we dwoje. Pomyśleć, że jeszcze w podstawówce chodzenie z kimś było czynnością nobilitującą, a jednocześnie dość nudną, bo nie bardzo było wokół czego chodzić, jak tylko wokół szkolnych plotek, prac domowych i seriali. Teraz zaś chodzenie utraciło dawny blask towarzyski, szczególnie na terenach gęsto wydeptanych przez mężów i żony, ale za to świat, wokół którego mogłabym dziś z kimś pochodzić, wydaje mi się o wiele ciekawszy. Kiedy byliśmy w podstawówce, dystanse były krótkie, jasno odmierzone. Do końca lekcji, tydzień, miesiąc, pół roku chodzenia. Wiedzieliśmy, jak to jest z dorosłymi. Najpierw chodzą, potem siedzą w restauracjach, potem leżą, znów chodzą, aż w końcu się męczą tym chodzeniem i biorą ślub, żeby trochę odpocząć i już się nie ruszać. Na tym polega dorosłość. Nie nosimy trampek, cali jesteśmy wypastowani od stóp do głów. Pozwalamy sobie na odciski, obcas powyżej poziomu wygody. Poruszamy się w parach, ustawiamy się równo. Mamy buty niedzielne i świąteczne, codzienne i wyjściowe. Całą gamę zachowań, konieczności i powinności, które nas cisną w palcach i piętach. Im mniej chodzenia, tym lepiej. W dorosłości wiemy, że lepiej jest ze sobą być niż chodzić. Wszystko jest kwestią dynamiki i jeszcze bardziej wiary w to, że drugiego człowieka da się zatrzymać. Chodząc można zboczyć, odejść, podbiec lub odbiec. Być z kimś to już mur beton, wspólna kanapa i kapcie, w których trudno przejść dalej niż z łazienki do kuchni. Teraz nie mamy już chłopaków, ale partnerów, konkubentów i narzeczonych, przedmusza małżeństwa. Teraz nie ma niedookreślonych tras dookoła boiska, dzikich ścieżek, nieprzetartych szlaków biegnących po ciele. Teraz są plany i mapy, punkty zbiorcze, gdzie trzeba dojść w odpowiednim tempie. Teraz nie chodzimy już ze sobą, więc i nie pytamy o chodzenie. Pytamy o kierunek naszej relacji, o perspektywy związku, o plany na przyszłość. Ile można ze sobą chodzić? Pytają kpiąco ciotki i babcie, przecierając zakurzone buty na wesele. Chodzić z kimś można na randki, chociaż jak już się gdzieś dojdzie, to się raczej siedzi. Stopy są wówczas skierowane do siebie. Czułenka w kolorze ekri rozmawiają z czarnymi półbutami. Obcasy stukają nerwowo. Czasem noga na nogę. O, przepraszam, to było niechcący. Kopnięcie pod stołem transmituje sygnał od piszczeli do mózgu, a potem do serca. Chodzić można do łóżka, ale tam z kolei raczej się leży. Stopy układają się wtedy w różnych konfiguracjach. Czułenka stoją cierpliwie w obcym korytarzu, a półbuty zasypiają na dobrze znanej półce. A może jest inaczej? I z czułenek wyślizguje się blada pończocha, jak świeżo zrzucona skóra węża, a obok leżą półbuty z wnętrznościami czarnych skarpetek. Gdybyś mnie więc pytał, to ja już dzisiaj wiem, co to znaczy chodzić. Równym krokiem, nie za szybko i niezbyt wolno. Na cztery buty, dwie kołyszące się głowy, jedno tempo, lewa, lewa, równaj, dołącz. Po którym kilometrze przestajesz mierzyć czas i liczyć kroki? Najpierw udawanie, że się przechodziło obok, i idzie się akurat w tym samym kierunku, więc czemuż by nie razem? Z początku chodzi się ostrożnie, do rozwidlenia dróg, może nieco dalej do linii horyzontu. Najpierw chodzi się środkiem drogi, dopiero potem zakłada się gorsze buty i rusza się niewidoczną, zarośniętą ścieżką. Potem można się już szwendać śmielej, ścierając podeszwy, przecierając szlaki, nogi w
stawiając między nieznane drzwi, kopiąc pod stołami, zrzucając buty za progiem. A po jakimś czasie nerwowo się chodzi, czekając na twój telefon, w podskokach się chodzi rano, robiąc kawę, potem niepewnie, bo może za daleko się doszło, czasem z roztargnienia boso po zimnych podłogach.